22 sierpnia wspominamy błogosławionego Franciszka Dachtera, prezbitera i męczennika. Franciszek urodził się 22 września 1910 roku we wsi Salno, niedaleko Koronowa. Pierwsze nauki pobierał w sąsiednim Wierzchocinie Królewskim, gdzie nauczał jego ojciec. Leon Dachtera był pierwszym wychowawcą, który po odzyskaniu przez Rzeczpospolitą w roku 1918 niepodległości przemówił do dziatwy szkolnej oficjalnie na lekcjach w języku polskim. W latach 1920-1922 Franciszek uczył się w Wyższej Szkole Chłopców w Koronowie, pobierając jednocześnie nauki języka łacińskiego u tamtejszego wikariusza. W 1922 roku rodzina przeniosła się do Bydgoszczy. Chłopak rozpoczął wtedy naukę w Państwowym Gimnazjum Klasycznym. Działał w harcerstwie, należał do koła abstynentów oraz do Związku Filomatów Pomorskich. Po maturze w roku 1928 wstąpił do seminarium duchownego w Gnieźnie. W wolnym czasie lubił wyjeżdżać z harcerzami na obozy i tam opiekował się dziećmi i młodzieżą. W 1933 roku przyjął święcenia kapłańskie. Zaraz potem podjął obowiązki wikariusza w parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu. Zakładał i kierował oddziałem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej, zajmującego się kultywowaniem tradycji patriotycznych. Od 1935 roku uczył religii w gimnazjum i szkole zawodowej w Bydgoszczy. W roku 1937 podjął zaoczne studia historii Kościoła w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie i ukończył ją jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, uzyskując w czerwcu 1939 roku stopień magistra teologii. Dwa miesiące później, na kilkanaście dni przed 1 września, został mianowany administratorem wiejskiej parafii Lubowo pod Gnieznem. Nie zdążył już jej objąć. Powołano go bowiem na kapelana wojskowego 42. Pułku Piechoty Wielkopolskiej, wchodzącego w skład 15. Dywizji Piechoty. Po wybuchu wojny wyruszył w stopniu kapitana na front. 17 września 1939 roku dostał się do niewoli. Przez pół roku więziony był w oficerskim obozie jenieckim w Oflagu 9, Rotenbergu koło Fuldy, jako jeniec numer 176. Po tym czasie Niemcy przenieśli go pod zarząd obozu koncentracyjnego. Zawieziono go najpierw 23 kwietnia 1940 roku do Buchenwaldu, gdzie pracował niewolniczo w kamieniołomach. Mimo iż podupadł na zdrowiu, nie załamał się. Z Buchenwaldu 7 lipca 1942 roku trafił do Dachau. Tam został numerem 31199. Początkowo pracował na plantacji, przy wyniszczających pracach ziemnych i rolniczych, ale w grudniu 1942 roku profesor Karl Klaus Schilling, jeden z niemieckich lekarzy zbrodniarzy, prowadzących na więźniach badania pseudomedyczne, wybrał go na jedną ze swych ofiar. Czterokrotnie zarażono go malarią i testowano na nim rozmaite syntetyczne specyfiki w różnych dawkach i stężeniach. W rezultacie zachorował na żółtaczkę. Zaatakowana i znacznie uszkodzona została wątroba i śledziona. Strasznie cierpiał. Poza eksperymentalnymi specyfikami nie dostawał żadnych lekarstw. Przez ostatnie pół roku żył bez środków znieczulających, w nieustannym bólu. Przed śmiercią zdołano mu udzielić sakramentów. Zmarł w opinii świętości 22 sierpnia 1944 roku. Bezpośrednią przyczyną zgonu był prawdopodobnie zastrzyk z trucizny. Ciało spalono w obozowym piecu krematoryjnym. Dzięki wytrwałym staraniom absolwentów Bydgoskiego Gimnazjum Klasycznego komunistyczne państwo nadało księdzu Franciszkowi pośmiertnie w 1985 roku medal za udział w wojnie obronnej 1939 roku. Zaś w 1992 roku został uhonorowany za zasługi dla harcerstwa Srebrnym Krzyżem Zasługi z rozetą. 13 czerwca 1999 roku w Warszawie został ogłoszony błogosławionym przez świętego Jana Pawła II w gronie 108 męczenników II wojny światowej. Święta Teresa Skalna.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś błogosławionym męczennikom, Franciszkowi, prezbiterowi i współtowarzyszom udział w męce Chrystusa. Wspomóż swoją łaską naszą słabość, abyśmy naśladując męczenników, którzy nie wahali się umrzeć za Ciebie, odważnie wyznawali Cię naszym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, bądź nam miłości.